Cieklinie warto poznać interesującą historię parafialnego kościoła pod wezwaniem świętego Michała Archanioła z XIX wieku, zbudowanego z kamienia pochodzącego z góry Cieklinki pod kierunkiem majstrów włoskich. W kościele zachowany jest zabytkowy dzwon z 1653 roku, kropielnica z początku XVIII wieku oraz rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego datowana na przełomie XVI-XVII wieku. Przenieśmy się do Woli Dębowieckiej, gdzie znajdziemy XIX-wieczny drewniany dworek. Położony w malowniczym parku jest jednym z nielicznych tak dobrze zachowanych drewnianych dworków w Polsce. Świadectwem historii po zamieszkującej kiedyś ten teren ludności łemkowskiej jest cmentarz w Woli Cieklińskiej wraz z miejscem po rozebranej drewnianej cerkwi z XVIII wieku. Również w Łazach Dębowieckich możemy podziwiać ponad 150-letnią przydrożną kapliczkę. Według podań stoi ona w miejscu walk powstańców z okresu Wiosny Ludów. Szczególną osobliwością gminy jest położone w podworskim parku Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej z 1910 roku oraz znajdująca się nieopodal podobizna objawienia z La Salette, tak zwana Kalwaria Saletyńska. Woda z tamtejszego źródełka, jak wierzą ludzie, ma uzdrawiającą moc. Centrum kultu maryjnego w Sanktuarium Dębowieskim stanowi łaskami słynąca figura Matki Bożej Płaczącej, ukoronowana w 1996 roku złotym papieskim diademem. Dębowiec jako miejsce wybrane przez samą Matkę Bożą z La Salette, pojednawczynię grzeszników, rocznie przyciąga około 70 tysięcy pielgrzymów z różnych stron Polski, a także spoza jej granic. Jak co roku na przełomie czerwca i lipca odbywają się w Sanktuarium Matki Bożej w Dębowcu międzynarodowe saletyńskie spotkania młodych, które gromadzą ogromne rzesze młodzieży z kraju i zagranicy. Pamięci misjonarzy Matki Bożej z La Salette oraz wiernych w Dębowcu i okolicy wciąż żywa jest postać niezwykłego brata zakonnego Bronisława Glanca, który przez 60 lat służył swoją pracą dębowieckiemu sanktuarium. Brata Bronisława, nazywanego przez wiernych nie tylko z Podkarpacia, ale i również z całej Polski, nasz brat Bronisław z Dębowca określa się mianem gorliwego i odważnego apostoła pięknej pani z La Salette, dzięki któremu na ziemiach polskich rozwinął się kult Matki Bożej Saletyńskiej. Brat Bronisław zasłynął również jako miłosierny Samarytanin, niosąc pomoc chorym i potrzebującym. Jego grób znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Dębowcu coraz częściej nawiedzają pielgrzymi, którzy szukając tutaj pomocy, wierzą, że za pośrednictwem brata Bronisława Bóg wysłucha ich próśb. Mało kto wie, że kolebką narciarstwa polskiego jest Cieklin, miejscowość należąca do gminy Dębowiec. Muzeum Narciarstwa w Cieklinie utworzone zostało w 2008 roku dzięki staraniom samorządu gminy Dębowiec, kolekcjonerów oraz mieszkańców Cieklina. Dla potrzeb muzeum przystosowano budynek nowego Miejskiego Domu Kultury w Cieklinie. Patronem muzeum został Stanisław Barabasz, który przebywał w Cieklinie w 1888 roku i za pomocą dworskiego stelmacha wykonał pierwsze narty w Polsce. To wydarzenie zapoczątkowało historię polskiego narciarstwa. Muzeum posiada jedną z największych w kraju kolekcji sprzętu narciarskiego. Jednym z ważniejszych walorów krajobrazowych regionu jest Magórski Park Narodowy, leżący na granicy województw małopolskiego i podkarpackiego w samym sercu Beskidu Niskiego. Utworzony w 1995 roku, park obejmuje swoim zasięgiem część Woli Cieklińskiej i Folusz.
Teren Magórskiego Parku Narodowego chroni bogaty świat roślinny i zwierzęcy. Obejmuje unikalne kompleksy lasów bukowo-jaworowych. Występuje tutaj ponad 35 gatunków ssaków i 137 gatunków ptaków, wśród których spotkać można m.in. orła przedniego i orlika krzykliwego. Żyją tu również bobry. Wielką atrakcją w lasach są głazy narzutowe, a wśród nich diabli kamień w foluszu, który jest szczególną osobliwością tej okolicy. Wiąże się z nim legenda, która mówi, że pod największym głazem jest grota, a w niej ciało legendarnego zbója beskidzkiego Sypki, które diabli przynieśli bez głowy po egzekucji w Grodzie Bieckim i złożyli na zdobytych krwawo skarbach. Inna legenda powiada, że skały te diabli upuścili przestraszeni pianiem koguta, kiedy lecieli zawalić kościół w Cieklinie, pierwszy w tej okolicy. Na miłośników turystyki czekają przygotowane i oznaczone szlaki turystyczne. Zielony szlak turystyczny z Folusza do Gorlic, jak również do Orzennej. Żółty szlak turystyczny z Folusza do Koniecznej. Czarny szlak turystyczny z Folusza na Górę Barwinek. Ostatnio wytyczono również szlaki rowerowe. Czerwony, Jasło Orzenna przy granicy państwa, niebieski Dębowiec Folusz, żółty Krępna Huta Polańska, zielony Krępna Kołomyja Huta Krępska Krępna. Walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy Dębowiec stają się atutem rozwojowym dla wielu gospodarstw. Promowana jest agroturystyka. Z turystyką wiąże się sport, a ze sportem zdrowie. Nic więc dziwnego, że w gminie Dębowiec rozwój sportu już od lat jest priorytetem. Wszystkie szkoły wyposażono w sale gimnastyczne, a na terenie gminy działają kluby sportowe. Z wielkiego zapału młodzieży do siatkówki w 2003 roku w gimnazjum w Dębowcu zrodził się uczniowski klub sportowy, który od tamtej pory regularnie bierze udział w rozgrywkach ligowych. Jak ważną rolę w gminie Dębowiec pełni tradycja oraz integracja środowisk gminnych, można przekonać się uczestnicząc w wielu znaczących dla gminy imprezach. Najważniejszym lokalnym wydarzeniem stanowiącym atrakcyjne urozmaicenie dębowieckiego kalendarium imprez są bez wątpienia Dni Dębowca. Ta największa impreza plenerowa, której głównym celem jest integracja mieszkańców, kształtowanie tożsamości regionalnej oraz zaprezentowanie dorobku kulturalnego, społecznego i gospodarczego miejscowości, łączy wiele atrakcji przyciągających nie tylko mieszkańców Dębowca, ale również liczne grono gości z okolicznych stron. Od kilku lat w miejscowości Wola Dębowiecka odbywają się międzywojewódzkie rajdy samochodów terenowych 4x4, które cieszą się dużą popularnością wśród regionalnej publiczności. Grand Prix w rowerach górskich o Puchar Smoka z udziałem zawodników z wielu miast i miejscowości Polski to kolejna impreza na Foluszu. O dużym zainteresowaniu zawodów rowerowych może świadczyć liczba uczestników biorących udział w zawodach. Głównym sponsorem jest wójt gminy Dębowiec. Również turniej piłki nożnej o Puchar Wójta gminy Dębowiec Zbigniewa Staniszewskiego od lat cieszy się zainteresowaniem mieszkańców gminy.
nie trudno znaleźć szereg pozytywów tej imprezy sportowej. Jej wyjątkowość jest niezaprzeczalnie związana ze zdrową rywalizacją pomiędzy sołectwami, która w dużym stopniu przyczynia się do integracji społeczności lokalnych. Palmy, pisanki i stoły wielkanocne to tegoroczny tytuł edycji wystawy wielkanocnej organizowanej przez wójta gminy Dębowiec i cieszącej się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Wystawie towarzyszył także konkurs, do którego w szranki stanęło 7 kół gospodyń wiejskich. Na wielkanocnych stołach nie zabrakło tradycyjnych świątecznych symboli. Podziwiać można było przepiękne rękodzieła, których tematyka nawiązywała do wielkanocnego świątecznego okresu. Na gościnnej ziemi dębowieckiej odbywają się również co roku powiatowe obchody Dnia Strażaka. Ta uroczystość jest okazją do przekazania podziękowań dla ochotniczych straży pożarnych oraz władz samorządowych i przedstawicieli instytucji za pomoc w zwalczaniu klęsk żywiołowych. Taka jest właśnie gmina Dębowiec. Urokliwa, cicha i spokojna, a jednocześnie tętniąca życiem. A gdy zapada zmierzch i księżyc uśmiecha się nieśmiało, w Dolinie Dębowieckiej światła domów migoczą jak wesołe świetliki na łące. Ludzie, spoglądając w gwieździste niebo, z nadzieją wypatrują kolejnego dnia, który niosąc miłość i dobrobyt, otuli swymi skrzydłami ich małą ojczyznę. Gmina, która szanując przeszłości ołtarze, śmiało wychodzi ku nowym wyzwaniom, z pewnością zasługuje na laurkę utkaną ze słów wiersza. Kto spędził w Dębowcu choć ułamek życia, zostawił tu część serca, chętnie znów powraca, by szukać swoich śladów, wspominać przeżycia i podziwiać, co ojców zostawiła praca.